Czcibor, szczypawe, a boska substancja istoty ludzkiej, czyli krew. Krew jest osobistą, świętą, boską substancją istoty ludzkiej. Jako taka ma wpływ na wszelkie funkcje fizyczne, energetyczne i duchowe człowieka. Przenosi zatem informacje, nie tylko biologiczne, ale i eteryczne. Generuje życie, witalność i siły. Zawiera w sobie kody linii rodowych i determinuje poziom mocy. Z tych powodów powinna być traktowana jako nośnik wartości osobistych i nienaruszalnych. Powyższa definicja ukazuje świadome i duchowe podejście do krwi człowieka. Natomiast system utworzony dla porządku niewolniczego przekierował postrzeganie jej na nieomal dobro wspólne wymienialne. Medycyna masońska jest we wszystkim nakierowana na utrzymywanie kontroli nad ludzkością. Zatem jej łaski i dary dla odbiorców są z precyzją i premedytacją wyliczone. O skutkach mieszania czy oddawania krwi pod obcą kontrolę się nie mówi. Podtrzymywany jest tylko szlachetny obraz dawców, ich osobiste źródłowej esencji życia. Jakkolwiek są oni w istocie empatyczni i szlachetni, to nie mają świadomości, że ich intencje i wrażliwość są często pożywką dla manipulacji i mrocznych procederów, których, jak wszelkich innych, nie ominą ujawnienia. Transfuzja krwi oczywiście uratowała życie wielu ludziom i wciąż to czyni, ale jest ona stosowana tylko dlatego, że zamienne, a przy tym bezpieczne i nieinwazyjne metody ratowania ofiar wypadków są po prostu zatajane. Dopóki to trwa, rodzinom dotkniętym nieszczęściem możemy tylko współczuć. A skoro transfuzja krwi jest jedyną możliwością ocalenia życia, błogosławmy im w tej sprawie. Przetaczanie krwi ratuje zatem wiele rodzin na świecie, jednak zawsze oznacza zaburzenie równowagi, w tym mutacje DNA, zmiany fizyczne, psychiczne, osobowościowe. Potwierdza to, jak osobistą esencją jest krew i potwierdza także, że łączy ona w swej pracy całość strukturalną istoty ludzkiej, ciało, umysł i duszę. Ingerencje w krew muszą naturalnie czynić rezonans we wszystkich tych sferach. I kochani, dalej Czcibór pisze na ten temat w kolejnym rozdziale książki Lach do Lacha. Polecam.